Cieszymy się, że możemy być razem w ten piękny sobotni dzień. I'm so delighted that we can be together on this beautiful Sabbath morning. Mamy dzisiaj taki naprawdę przedsmak radości niebieskiej. We have a foretaste of the joy of heaven. Jesteśmy w tej wielkiej i uroczystej podróży do nieba. We are on the way to heaven. I w czasie tego pielgrzymowania czasami powinniśmy przystanąć i zadać sobie poważne pytania. And on this journey to heaven, we should at times pause and ask ourselves some serious questions. Jakie postępy robimy w naszym podróżowaniu do nieba? Jakie postępy? Czy jesteśmy bardziej wrażliwi? What are the how much progress are we making in our Christian walk? Are we more sensitive? Czy jesteśmy bardziej cierpliwi? Are we more patient? Czy potrafimy łatwiej nawiązywać kontakty z ludźmi, aby wywyższać Jezusa? Are we trying to form relationships with people so that we can introduce Jesus to them? Czy coraz więcej czujemy zadowolenia w tych naszych kontaktach z Bogiem, w czytaniu Słowa? Are we getting more satisfaction from time with God and being in His Word? To są te ważne pytania, jakie powinniśmy sobie zadawać od czasu do czasu. From time to time, these are the important questions that we should be asking ourselves. Ponieważ niebo oczekuje od nas, że jesteśmy światłością i solą tej ziemi. Because heaven expects us to be the light and the salt. Wiecie, z tego sformułowania, że jesteśmy solą, to wynika bardzo dużo. Much is expected from us because we are expected to be the salt. To sól nadaje smak reszcie pokarmu, a nie odwrotnie. It is the salt that flavors the food and not the other way around. A często istnieje takie przekonanie, że my powinniśmy się dostosować trochę do tego świata, żeby światu było łatwiej się nawrócić. Sometimes we fall into the trap of thinking that we should become a little bit more like the world so that the world can appreciate us more. Istnieje pewne naprawdę poważne sformułowanie. Słowa. There are some serious truths in this. Że szatanowi bardzo zależy na tym, abyśmy wierzyli w Pana Jezusa. The devil wants us to believe in Jesus. Żebyśmy wierzyli we wszystkie szczegóły związane z Jego życiem, śmiercią. That we believe in all the particulars of his life, his death, his birth, all the particulars of his life here on earth. He wants us to believe that. Bo on też wierzy i jego aniołowie też wierzą. Because the devil believes in this and so does his angels. I chodzi o to mu, abyśmy jako chrześcijanie zatrzymali się tylko na tym. And he's quite happy if we just hold up on these points. Że ta wiara nie przynosi pewnych zmian w naszym życiu. But does this faith bring about certain changes in our lives? Jeśli ktoś jest nienawróconym chrześcijaninem, lepiej się przysłuży szatanowi. A person who is not converted yet calls themselves a Christian is of more value and usefulness to Satan. Bo szatan bardziej się posługuje tak zwanymi religijnymi ludźmi niż niereligijnymi. Because the devil uses religious people more than he does non-religious people. I zapraszam was dzisiaj, abyśmy przypatrzyli się pewnemu bohaterowi wiary. And we're gonna pause today and look at a certain
hero of faith. O człowieku, który został zmieniony przez łaskę Bożą. A person who was changed by the grace of God. Został zmieniony, aby kochać i uczyć o miłości. He was saved to love and teach about God. Będziemy studiować teraz pewne teksty. We'll look at a few texts now. Ewangelia według świętego Marka, 3 rozdział i wiersz 17. Let's go to the book of Mark, chapter 3 and verse 17. Pan Jezus jest na początku swojej misji jeszcze. It's the beginning of Christ's ministry. Przebywa na terenie Galilei. He's living in the area of Galilee. Ponieważ w tym czasie Jan Chrzciciel został uwięziony i jak jest napisane, Jezus odszedł z tamtego miejsca i poszedł do Galilei. And during this time, John the Baptist was imprisoned and Jesus moved away from that area to Galilee. I ta historia opisana jest w 3 rozdziale, wiersz 16-17. Powołał ich więc 12. And these texts that we're going to read deal with the calling of the 12 apostles. Szymona, któremu nadał imię Piotr, kamień. Simon, who he gave the name Peter, which means pebble. Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię Berneges, co znaczy synowie gromu. James, the son of Zebedee, and John, the brother of James, whom he gave the names Bonagris, that is the son of thunder. A więc Pan Jezus przebywał nad Jeziorem Galilejskim. So Jesus dwelt near the Sea of Galilee. I spotkał tam pewnych ludzi. And he met certain people there. Którzy ze sobą byli bardzo blisko siebie. Who were very closely knit together. Łączyła ich praca, trudy codziennego życia. They were in the same occupation. Ale również oczekiwanie na Mesjasza. But they were also eagerly expecting the Messiah. I było ich taka czwórka. And there was four of them. To był Andrzej i jego brat Szymon. It was Andrew and his brother Simon. Który potem był Piotrem według tego nowego imienia. Who then became Peter. Ale było też i dwóch innych braci z rodziny Zebedeuszów. And there were two other brothers from the family of Zebedee. To był Jakub. It was James, który był męczennikiem, jednym z pierwszych męczenników. Who was one of the first martyrs. I jego brat Jan. And his brother John. I oni tak bardzo czekali na przyjście Mesjasza. And they eagerly expected the coming of the Messiah. Jan Chrzciciel pomógł im zrozumieć. And John the Baptist was one of those who helped them understand this. Oni chodzili na kazania Jana Chrzciciela. They went eagerly to listen to John the Baptist. Byli poruszeni. They were moved. I Pan Jezus właśnie do tych ludzi się zbliżył. And Jesus drew near to these people. Oni nie za pierwszym razem od razu poszli za Jezusem. It wasn't after the first time that they went after Jesus. Pan Jezus kolejny raz spotkał ich na ich własnym gruncie. Jesus in the following days met them where they were. Wśród nich był Jan. And amongst them also was John. I nazwał go synem gromu. And he was called the son of thunder.
Takie miał Jan stare imię. That was John's old name. O, jak to imię pasuje do nas. This name suits us. Gdy się kierujemy czasem emocjami, odruchami. Especially when we are emotions. When we are when we express ourselves based on our emotions. Jakże wiele synów i córek gromów jest we współczesnych kościołach. There's a lot of sons and daughters of thunder in our current churches now. Ale Jan nie pozostał takim. But John did not remain like this. Miał jeszcze wiele trudnych chwil. He had many difficult moments ahead of him. W Ewangelii Marka w 9 rozdziale czytamy taki fragment, jak to Jan zareagował. Reakcja Jana. Reakcja Jana. We find in Mark chapter 9 the natural reaction of John. Przyszedł z pewnym żalem, smutkiem do Pana Jezusa i powiedział mu tak. He came with a problem or with a grievance to Jesus. Panie, zauważyliśmy pewnych ludzi, którzy się Twoim imieniem posługują. He said, Dear Lord, we have found people who have been doing things in your name. I robią cudowne rzeczy. And they're doing wonderful miracles. Ale oni nie chodzą z nami. But they are not of us. I zabroniliśmy im. And we told them not to do this. Nie wolno. That they're not permitted to do. Bo nie są z nami. Because they're not with us. Wiecie, kto to mówił? Jan, syn gromu. And this was John, the son of thunder, who said this. A co Jezus? And what was Jesus' response? Janie, zostaw to. He said, John, leave that. Wiecie, zupełnie inna reakcja od Jezusa. A completely different response from Jesus. Jeśli ktoś w imieniu moim to czyni, nie może w tym samym momencie źle mówić o mnie. If someone is doing these things in my name, they can't do anything bad against me. Ale następna historia związana z Janem jest od razu w następnym rozdziale i otworzymy to. Ewangelia Marka, 10 rozdział. And the next time John is mentioned is in chapter 10. I od wiersza 32 chcemy czytać tą historię. And we'll read from verse 32. Mark chapter 10 verse 32. A byli w drodze, idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi i zdumiewali się, a ci, co szli za Nim, bali się i znowu wziął ze sobą 12 i począł im mówić o tym, co go miało spotkać. 32 wiersz. Now they were on the road going to Jerusalem and Jesus was going before them and they were amazed. And as they followed, they were afraid. Then he took the 12 aside again and began to tell them the things that would happen to him. Co miało go spotkać? What was going to happen to Jesus? Oto idziemy do Jerozolimy. They were going to Jerusalem. Syn człowieczy będzie wydany. The Son of Man will be betrayed. Osądzą go na śmierć, wydadzą poganom. They will condemn him to death and they will release him to the pagans. Będą go wyśmiewać, będą pluć na niego, ubiczują go, zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Wiersz 34. And in verse 34, and they will mock him and scourge him, spit on him and kill him. And the third day he will rise again. I jak apostołowie na to zareagowali? Jak powinni zareagować?
zachować. How did the disciples respond to this? Cisza, smutek. There was współczucie. Was there silence, reflection? There was there sadness? Nie. No. Wiersz 35 od razu mówi o tym, co stało się niezwłocznie po tym. Verse 35 talks about exactly what happened thereafter. I przystąpili do niego Jakub i Jan. Jan. Then James and John, both and John was there. Dwaj synowie Zebedeusza i rzekli: Nauczycielu, mamy prośbę do ciebie. They were the sons of Zebedee, came to him saying, Teacher, we want you to do this, to do for us whatever we ask. Wiecie, oni tak myśleli o chwale i o królestwie Chrystusa, że w ogóle do nich nie docierało. Nawet te proste słowa, dramatyczne słowa nie docierały. These simple, plain words that Jesus had spoken to them did not penetrate them because their minds were in a different channel. Co chcecie, abym wam uczynił? Co chcecie? Pyta Jezus. And Jesus replied, What would you like me to do for you? O, my chcemy w Twojej chwale usiąść po prawicy, a mój brat po lewicy. They said to him, Grant us that we may sit one on your right hand side and the other on your left in your glory. Wiecie, jak to pasowało do tych wcześniejszych słów, które Chrystus mówił. And this is really, To powiem inaczej. Jakżeż to nie pasowało do tych słów, które wcześniej Chrystus wypowiadał. And this did not suit the word or match the words that were spoken previously by Jesus. Jaka próżność jeszcze była w ich sercach? There was some kind of vanity or emptiness, pycha, or pride in their hearts. Walka o pierwszeństwo, o przewagę. There was a desire to be first, to be above others. I co się stało potem? And what happened? Zawrzało wśród apostołów. Wiersz 41, gdy to usłyszeli, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. Wiersz 41. And in verse 41 we have the response of the other disciples. And when the ten heard it, they began to be greatly displeased with James and John. Potem Jezus powiedział do Jana, do Jakuba przy innej okazji. Then Jesus spoke to James and John at another occasion. Nie wiecie, jakiego ducha macie. Nie znacie samych siebie. Jesus said to him, you do not know what spirit you are of. Wiecie, to było przy tej okazji, jak chcieli te pioruny na Samarytan. He was telling them that they didn't understand themselves. And this was at the time when they wanted thunder to come, lightning to come down and destroy people. Ale potem coś się stało. But then something happened. Jan obcował na co dzień z Jezusem. John walked with Jesus every day. Patrzył na jego reakcję. He beheld the response of Jesus. Słuchał jego nauczania, kazań. He listened attentively to the teachings of Jesus. I w tej przyjaźni zaczął się zmieniać. And in this relationship, this relationship, he began to be changed. Mamy pewne dowody. And we have some evidences for this. Wy wiecie, że jedną z Ewangelii napisał właśnie on, Jan. One of the Gospels was written by John himself. To jest ta ostatnia Ewangelia według świętego Jana.
And it is entitled the Book of John. I wiemy z historii, że ona była napisana bardzo późno, przy końcu pierwszego wieku. Jan już był staruszkiem. And this book was written when John was already an elderly man. Czy wiecie, myślę, że się nie mylę, bo sprawdziłem to w konkordancji biblijnej. W Ewangelii Jana nie występuje imię Jan. And in this book of John, the word I does not appear. No, jest to zrozumiałe, bo to jest jego autorstwa, a więc jak miał pisać o sobie, ale jest to bardzo znaczące. Zaraz się dowiemy. Okej, przepraszam cię, to moja wina. Nie ma w Ewangelii Jana imienia Jan. Nie, to już powiedziałem, ale to ostatnie zdanie. To ja już zapomniałem. Okej, that's good. Używa określeń bardzo ciekawych, opowiadając o sobie samym. John uses very interesting descriptions of himself, about himself when he talks about himself. Trzy przykłady. Three examples. Gdy opowiada na przykład, że był tak blisko Jezusa na wieczerzy Pańskiej. When he talks about the Lord's Supper and how he was close to Jesus. To używa słowa uczeń, którego miłował Jezus, prawda? He uses the descriptive term of himself, the one whom Jesus loved. Co w tym jest pięknego? What is so beautiful about this? On nie pisze, to był ten uczeń, który tak bardzo Jezusa miłował. He writes, this is the disciple that loved Jesus so much. He doesn't write that. Ale właśnie odwrotnie, to był ten uczeń, którego Jezus tak bardzo miłował. He actually writes, it's the disciple that was loved by Jesus so much. To, gdy pisał o sobie, mówi, to ten uczeń, który się tak przytulał do Pana Jezusa. He didn't write the disciple who was so close to Jesus, who was touching on Jesus. On właśnie tak napisał. Oh, he did write that. O sobie. A jak opisywał te zdarzenia przy grobie. And when he was talking about the occurrences that happened near the grave of Jesus. To siebie nazywał tym drugim uczniem, ten drugi uczeń. He talked about himself as the second disciple. No nie pierwszy, ten drugi uczeń tam przyszedł. Not ten, the first, ten drugi but the, uczeń. But the second disciple. A potem, gdy opowiada o samym ukrzyżowaniu. And when he was talking about the actual crucifixion. To opowiada ten uczeń, który wydaje prawdziwe świadectwo. He talks about the disciple who gives the true testimony. Nie, w tych tekstach on tak inaczej nie podkreśla swojego własnego ja. In these texts he does not portray himself, his own person. Życie Jana opisane jest w Dziejach Apostolskich, w pierwszych rozdziałach. The life of John is talked about in the first few chapters of Acts. I między innymi te słowa chcemy jeszcze raz przeczytać z Dziejów Apostolskich, 4 rozdziału. So let's go to chapter 4 of Acts. Od wiersza 13. And then verse 13.
13. Widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, byli pod wrażeniem. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled, and they realized that they had been with Jesus. Wiecie, po czym rozpoznali, że byli z Jezusem? Do you know how they knew that they had been with Jesus? Bo zachowywali się podobnie jak Jezus, przez zachowanie. Because they behaved in a similar fashion to Jesus. Między innymi ten dar autorytetu, wymowy z mocą. They had the gift of expressing what they had to say with authority. Nie bali się ludzi. They were not afraid of what people thought. Niewykształceni. They were uneducated. A przy tym z taką kulturą i życzliwością. But yet it was with such sincerity that they spoke. I to jest piękne. And this is beautiful. Rozpoznali, że byli z Jezusem. And people saw that they had been with Jesus. Bo to przebywanie z Jezusem zmieniło ich. Tak pięknie. Because this daily abiding with Jesus had changed them. Jan dokonał tak wiele w swoim życiu. John achieved so much in his life. Pan Jezus odnośnie Jana postanowił coś szczególnego i wyjątkowego. But Jesus pointed out something with John very unique. Postanowił zachować go do jego starości jako jedynego apostoła. And Jesus decided to keep John alive till the very end, till a very old age. Wyobraźcie sobie jedyny apostoł, który żył prawie do końca pierwszego wieku. Can you imagine the only apostle to live to almost to the end of the century? Ponieważ był świadkiem, bardzo ważnym świadkiem. Because he was an important witness. Życia Pana Jezusa. A witness of the life of Christ. On świadczył o tym. He witnessed everywhere. I tam pracował długo w Azji Mniejszej, w tych zborach, które dzisiaj nie istnieją, ale dotyczy to Turcji. But he worked tirelessly for the churches in Asia Minor. Był świadkiem mocy zmieniającej życie. He was a witness of the life-changing power of God. I on dzisiaj chce nas pocieszyć i zachęcić. And today John wants us to be encouraged. Swoim życiem mówi do ciebie, do mnie. And he talks with his life to you and to me. Bracie mój. He says, brother, możesz mieć wady charakteru i masz je. You can have, you may have character flaws. Ja popełniłem tyle błędów. I have made so many mistakes myself. Ja się wstydzę z tego powodu. And I'm deeply ashamed of those. Smutno mi. And I'm saddened. Ale Jezus mi przebaczył. But Jesus forgave me. Zmienił mnie. And he changed me. Ja czuję teraz jego miłość. And now I sense his love. Trzy listy Janowe. Trzy listy, które napisał Jan. The three letters that John wrote. To są listy miłości. A letters of love. Ale takiej dojrzałej, odpowiedzialnej. But it is that responsible, mature love.
A potem pisze objawienie świętego Jana. And then he wrote the book of Revelation. I jest takie bardzo ciekawe sformułowanie o jego doświadczeniu w tych ostatnich latach życia. And there's an interesting point about his last days here on earth. Objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział i wiersz 9. Revelation chapter 1 verse 9. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie. I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ. I w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Przeczyta jeszcze raz w języku angielskim, pięknie przetłumaczone. Patience of Jesus, yeah? Yeah. I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Słowa odmienionego człowieka. These are the words of a transformed person. Słowa człowieka, który dotknięty miłością Jezusa był gotowy cierpieć. This was a man who was touched by the word of God and then was ready to suffer for Jesus. Miałby spokojne życie. He would have had a peaceful life. Gdyby nie głosił o Chrystusie. If he did not preach about Jesus. Ale jest tu też takie sformułowanie, uczestnik cierpliwości Chrystusa. But it also says that he shared in the sufferings and tribulations of Jesus. Podobieństwo do Pana Jezusa. And he became like Jesus. Żył długo. He lived long. Aby był tym świadectwem, jak cudownie może zmienić człowieka łaska Boża. He lived long so that he could be a witness or a testimony to how wonderful the grace of God can change a human being. Jakiego człowieka maluje objawienie świętego Jana? The revelation that John wrote paints a picture of what God can do with a human being. To jest taki człowiek, który słuchał Słowa Bożego. Często mówi, i słyszałem. And this person, this John, he often heard the voice of God. It says. Często pisze w tej księdze, ja to widziałem. It says often in the book of Revelation, I saw this, I saw that. Te Boże sprawy, te zdarzenia. These things of God, the things that happened that were from God. A szczególnie niebo, ten triumf baranka, ja widziałem. And he saw the triumph of the Lamb. I to było treścią jego radości, jego życia. And this was the motto or the whole of his existence. Człowiek odmieniony już na ziemi widzi tą przyszłość. A man that was transformed no longer saw earthly realities. Człowiek odmieniony przez łaskę Bożą oddycha już tutaj na ziemi atmosferą nieba. This man who is transformed by the grace of God no longer lived in the atmosphere of earth, but he lived in the atmosphere of heaven. Troszczy się o los Kościoła. And he was constantly concerned about what would happen to his beloved church. Pisze listy do Kościoła. He writes letters w imieniu Pana Jezusa. In the name of Jesus. A kiedy widzi pewien kryzys, pewne problemy. And when he sees problems and crises happening, reaguje łzami. I płakałem bardzo, gdy widziałem, jak nigdy nie mógł otworzyć tych ksiąg. And he reacts deeply when he couldn't
find anyone to open the book. Człowiek nawrócony to człowiek wrażliwy, człowiek, który czuje smutek innych. A person who is transformed by the grace of God will be sensitive and will feel the despair of others. To jest człowiek, który podziwia to, co Bóg czyni. Podziwia. This is a man who admires what God has done. I upada przed aniołem. And he falls before the angel. Ze względu na te cudowności. Because of the wonderful things that God has done. A na końcu, wiedząc o tym wszystkim, mówi w imieniu nas wszystkich. And then, to finish it off, przyjdź, Panie Jezu. He talks on behalf of all believers, and he says, "Come, Lord Jesus." Przyjdź, Panie Jezu. Come, Lord Jesus. Jan otrzymał nowe imię. And John received a new name. Mówimy o nim apostoł miłości. And we refer to John as the apostle of love. I on będzie w niebie. And he will be in heaven. Ponieważ pozwolił łasce Bożej się odmienić. Because he allowed the grace of God to change him. I w jego obecności czulibyśmy się bardzo dobrze. And in his presence we would feel very warm and welcome. Kochani, beloved, my dzisiaj dość długo rozmawialiśmy o Janie. Today we have talked at length about John. Ale nie robiliśmy tego z powodu historii i zapełnienia czasu Janem. We didn't do this just only from a historical perspective. Ale chcemy właśnie sobie zadać pytanie. But we want to ask ourselves the following question. Jak bardzo nas łaska Boża zmieniła? How has the grace of God changed us? Jeszcze raz powtarzam. Możemy wierzyć, możemy wiedzieć o Chrystusie. We can believe about Jesus and know him a lot. I możemy na tym zaprzestać. And we can stop there. Ale wtedy będziemy niebezpiecznymi ludźmi, nienawróconymi chrześcijanami. But then we will be dangerous people, not converted Christians. Naśladowcy Chrystusa. Followers of Jesus. To ci, którzy wiedzą, wierzą i czynią. Are the ones who believe, who know and who do. I w tych trudnych ostatnich chwilach historii ziemi. And in these closing difficult moments of Earth's history. Życzę z całego serca wam i sobie. I would wish for you and for me. Abyśmy byli solą i światłem dla świata. That we may be the light and the salt of the earth. Odmienieni przez łaskę Chrystusa. Transformed by the grace of God. Odmienieni. Zmienieni tak, aby ludzie chcieli przebywać w naszej obecności i chwalić Ojca naszego w niebie. Transformed so much that people will long to dwell with us and give honor and glory to God. Tej zmiany w Chrystusie. This change in Christ. Życzę wam i sobie. I wish for you and for me. Innymi słowy, in other words, to jest ta droga uświęcenia. This is the sanctified life. Upodobnienia do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Becoming more and more like our Lord and Jesus Christ our Savior. To jest możliwe i chwała mu za to. This is possible and glory be to him. Amen.